Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj coś niecodziennego w mojej serii sprzętowej, mianowicie latarka. Latarkę kupiłem sobie w prezencie pod choinkę. Bardzo długo rozmyślałem, jaka to latarka miałaby być. Uważam, że w każdym domu powinny być trzy latarki, żebyśmy już byli przygotowani na wszystko. Czyli tak zdywersyfikowane powinny być to latarki, aby nam pasowały różne baterie, prawda? Czyli od paluszków poprzez te większe baterie, później tam są jakieś CR121 chyba i na końcu jakieś grubsze baterie duże. Dlaczego na początek wybrałem latarkę tego typu? Zaraz zobaczycie, co to takiego jest. Otóż modeli jest nie za dużo. Wiedziałem, że potrzebuję latarkę taką najsilniejszą. Chciałbym po prostu pofilmować nieraz Wam różne rzeczy, nie tylko w czasie dnia, ale także w nocy. I niektóre obiekty, powiedzmy, nie będę nic zdradzał, no są ciemne w środku, prawda? Więc trzeba mieć jakąś latarkę. Różne są do kupienia ustrojstwa, natomiast wiedziałem, że musi być to latarka tak zwana kątowa. Czyli latarka kątowa, jak widzicie, nie wiem, czy tutaj będzie widać, to jest coś takiego. Po prostu. Ja może zrobię, żeby tu było widać. Czekajcie. Zrobimy zbliżenie. Powiedzmy, że tak. I teraz powinniście elegancko widzieć. Dobra. Dobrze widać. O, elegancko widać teraz. Niech ona sobie tutaj leży. Słuchajcie, z tych latarek najmniejszych nie chciałem na początku kupować, ponieważ paluszki nie dają aż takiego ostrego światła i mocnego. Po drugie, nie chciałem kupować latarki, która będzie wymagała tych najmniejszych baterii AAA, tylko duże, z dużym napięciem, żeby po prostu to trzymało. I teraz tak. Wybór jest, tak jak mówiłem, bardzo niewielki, jeżeli chodzi o latarki kątowe porządne. Właściwie jest kilka, może kilkanaście firm tylko i ceny tych latarek są wysokie. To znaczy, powiedzmy, trzeba dać od 300 zł w górę zazwyczaj. Są firmy takie jak Phoenix, pewnie Wam znane, Zebra Light, jakieś tam Eagle Tech. No, jest tego kilka takich głównych firm i one mają właśnie latarki bardzo, bardzo drogie. Dodatkowo zależało mi na tym, żeby latarka była też czołówką, czyli nie tylko można ją nosić przy pasku, na przykład, czy przy tym ramionczku od plecaka, ale także na głowie. Dlatego no, musiała być tego typu latarka. Naprawdę jest ich trudno tanio kupić. Po wielkiej burzy mózgów w internecie mój wybór wpadł na właśnie to cacuszko, czyli Skillhunt H03. Dlaczego ta latarka? Słuchajcie, ona normalnie kosztuje jakieś $50. Tymczasem na Gearbeście była obniżka do $28. Czyli no jakieś tam 100, nie wiem, 120, 130 może złotych. Co takiego ciekawego ma ta latarka, że chciałem w ogóle ją kupić? Słuchajcie, chodziło mi o latarkę firmową. Chodziło mi o latarkę, która nie będzie miała z kosmosu wziętych parametrów. I żeby pasowały dwa rodzaje baterii. Jeden rodzaj baterii, jaki tutaj jest, to baterie, one się nazywają, ja tych numerków nigdy nie pamiętam, dlatego Wam pokażę. To są takie baterie 18650, one są o napięciu 3,7. Tutaj widzicie teraz chyba doskonale. One są tam z AliExpress czy coś. Działają już u mnie trzeci rok i kurczę, nic się z nimi nie dzieje. Takie chyba jedne z najtańszych kupione. Sama latarka. Tutaj mogę Wam
O, teraz powinno być ostro pokazać. Sama latarka ma ten reflektorek taki chropowaty, ponieważ chodziło mi o to, żeby było bardzo rozproszone światło. Także tu chyba jest całkiem fajnie pod tym względem. Do tego z tyłu, tutaj widzicie, ma takie jakby karby. To ma odprowadzać energię cieplną. Dodatkowo jest wodoodporna IPX8 czy coś takiego. W ogóle się na tym nie znam, nie interesuję się tym. Ponadto ma tutaj dziureczkę na grzbiecie. Nie wiem, czy to będzie ostre. I tu można sznureczek sobie przyczepić do niej. Do tego wewnątrz wygląda tutaj. Chyba nie jest ostre. O, teraz chyba jest tak. I co więcej, zależało mi też na tym, żeby właśnie mieściły się tutaj dwie baterie te CR123. Może się mylę, takie malutkie to są, wiecie. Wiecie na pewno. Ok. I zależało mi na tym również, żeby mieć magnes. To znaczy, nie wiadomo, ja może wam coś pokażę. Gdzie jest mój tajemniczy nożyk? Zależało mi, słuchajcie, na tym, żeby latarka miała magnes tutaj, żebym mógł ją sobie gdzieś przyczepić i żeby działała elegancko. Stwierdzam, moi drodzy, że ta latarka nie ma obecnie konkurencji w ogóle, jeżeli chodzi o cenę. Jeżeli uda się ją kupić w granicach $30, to po prostu no, konkurencji brak. Dodatkowo używam ją już 2 tygodnie. Dzisiaj testu w tym filmie nie będzie. W następnym filmie zrobię test w nocy na 100%, bo to was pewnie interesuje. Co przychodzi w pudełeczku? Oczywiście sama latarka bez baterii. Pudełko wygląda w ten sposób. Dostajemy jakieś takie tam, nie wiem co to jest nawet, gwarancja może, tak jest. Dostajemy też pasek na głowę, tak on wygląda, jeszcze nawet go nie rozpakowałem. Dostajemy mocowanie, które do tego paska pasuje, żeby zrobić z niej czołówkę. W pudełeczku są 2 o-ringi, z tego co widzę. Jakaś jeszcze dziwna srebrna zatyczka, nie wiem co to jest. Jest klips metalowy. Bardzo przydatna rzecz. I jest sznureczek taki. Również bardzo fajna rzecz. Można tam sobie podczepić i później tutaj jeszcze mamy taki ściągacz. Zresztą powiem, że to jest ściągacz rewelacyjny, bo to naciska się, zaciska na dłoni i po prostu jak puszczamy, to już w drugą stronę za bardzo nie chce iść. Naprawdę fajne jeszcze akcesoria. I teraz główna rzecz, parametry tej latarki. Tak jak mówiłem, zależało mi, żeby nie były jakieś tam z kosmosu. Okej, słuchajcie, był telefon, więc musiałem przerwać. Gdzie to jest? Teraz wam pokażę, jakie są parametry tej latarki, ponieważ to jest chyba bardzo ważne. Otóż oprócz stroboskopu jest 8 trybów i to są tryby programowalne. Bardzo mi się to spodobało. Nie sprawdzałem ile, czy to jest prawda tutaj, ile tych lumenów jest, nie mam jak tego sprawdzić, ani czasu. Nie będę specjalnie zostawiał na przykład latarki na 100% ustawionej, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mi tam 3 godziny będzie świeciła, bo nie ma sensu jej katować. Natomiast programowanie pozwala na ustawienie 4 trybów, które wybieramy z 8. Tutaj możecie sobie zatrzymać. Czekajcie. O. Nie wiem, czy to będzie ostre. Mam nadzieję, że tak. A więc powiem wam, przeczytam wam tutaj, ile konkretnie działa ta latarka w różnych trybach. A więc mamy pierwszy. Musimy z niego zawsze wybrać z 2 jeden sobie ustawić, prawda? Czyli mamy albo 0,5 lumena, to w ogóle nie ma światła prawie, że
nie ma sensu tego ustawiać. Tu nawet nie jest podany czas działania, ponieważ pewnie bardzo, bardzo długi. Później jest tryb trzech lumenów i trzy lumeny to są wystarczające w zupełności, żeby się poruszać w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Jest to słabe światło, aczkolwiek na pewno nie potkniemy się o coś. Dodatkowo do czytania jakiejś mapy, czy do czytania w ogóle książki w namiocie, to jest idealnie. I w tym trybie ta latarka na jednej baterii deklarują tutaj 450 godzin, czyli moi drodzy, to jest kurczę bardzo, to jest prawie 20 dni chyba, o ile dobrze liczę. Tak. Także super, 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 jeszcze raz super, ten tryb mam ustawiony. W drugim trybie możemy sobie wybrać pomiędzy 70 lumenów, a tych lumenów 20. 20 to jest takie nic, więc mam ustawione 70. Jeżeli palicie ją w tym trybie, 25 godzin świecenia na jednej baterii, czyli doba. Natomiast jak ustawicie sobie 20 lumenów, to jest aż 75 godzin, czyli 3 dni. Kolejny tryb, tutaj wybieramy z dwóch ustawień, 160 lumenów i 365 lumenów. Ja tu wybrałem 160, żeby podwoić ilość światła z tego pierwszego. I w tym trybie ona już świeci naprawdę dosyć jasno. I to jest czas działania na jednej baterii 11 godzin, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Natomiast 365 lumenów to jest bardzo jasno już. I chodzi w tym trybie, świeci, przepraszam, 5 godzin. I ostatni tryb, ten najmocniejszy. Wybieramy tutaj z dwóch wartości, albo 900 lumenów, albo 490. Ja mam wybrane 490, ponieważ te 900 to jest tylko przez chwilę. I w tym trybie 490 lumenów latarka świeci 3,5 godziny. Słuchajcie, tak jak mówię, 2 tygodnie ją używam. Oczywiście nie świecę cały czas, no ale gdzieś wychodzę na dwór, idę do kotłowni, bo nawet nie będę opowiadał, jak to mam zrobione, muszę w każdym razie na dwór wyjść i tak dalej. I używam jej w tym trybie najmocniejszym. Ta jeszcze bateria spokojnie żyje. Po 2 tygodniach takiego używania, no nie wiem, po 10 minut dziennie, coś takiego. Także uważam, że to jest super. Wszystko to działa. Programowanie latarki jest na początku trochę zamotane, później jest dziecinnie proste, jak się zobaczy, jak ten schemat wygląda. No i co mogę Wam powiedzieć? Test praktyczny tego cacuszka będzie, no nie wiem, postaram się zrobić za jakieś 2-3 dni i będziecie widzieć w poszczególnych trybach, jak ona świeci. Postaram się Wam też w jakimś takim pomieszczeniu ciemnym gdzieś zaprezentować. Także wydaje mi się, że zakup jest dobry i nie ma alternatywy. Oczywiście jak ktoś z Was interesuje się, to powie, że są tam jakieś Zebra Light i tak dalej. Natomiast to kosztuje 400 zł wtedy. Tutaj mamy za cenę poniżej 150 zł świetną latarkę, która do filmowania moim zdaniem bardzo dobrze się nadaje. Dodatkowo mogę Wam powiedzieć, że jeszcze jedną planuję kupić na paluszki, ale niestety na paluszki już tak tanio nie kupimy, ponieważ trzeba kupić Feniksa, który kosztuje 240 zł około. Wydaje mi się, że dwie latarki każdy powinien mieć. Jeszcze może Wam nie mówiłem, waga tej latarki bez baterii to 44 gramy zaledwie, a zasięg światła i moc jest rewelacyjna. I to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania w związku z tym urządzeniem, to śmiało piszcie. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.